Cześć, jestem Magda. Zapraszam do swojego ogrodu. Zaczęłam go tworzyć 3 lata temu. Wtedy zbudowaliśmy te ceglane murki i obsadziliśmy pierwsze rabaty. Dziś chcę Wam polecić 7 bylin, które naprawdę się u mnie sprawdziły. Są łatwe w uprawie, bardzo długo kwitną i szybko się rozrastają. Gotowi? Idziemy. Pierwszy z nich to pociszek rozan. Ma urocze niebiesko-fioletowe kwiaty, które produkuje bez przerwy, od czerwca do pierwszych przymrozków. Dobrze się czuje na stanowiskach żyznych, półcienistych i stale wilgotnych. Nie lubi palącego słońca i przesuszenia. Te rośliny sadziłam rok temu, co około pół metra. Szybko zapełniły całą tą rabatę, nawet pełzają na rosnącą obok kocimiętkę. Ta kocimiętka jest kolejną rośliną, o której dziś opowiem. Moja faworytka na obwódki słonecznych rabat. Przyciąga ogromne ilości zapylaczy i znów bardzo długo kwitnie. Pierwszy raz od maja do końca lipca. Wtedy ścinam ją nisko, na około 10 cm. Potrzebuję około 2-3 tygodni, żeby urosnąć i wyprodukować kolejne kwiatostany, które utrzymują się nawet do października. Następny na liście jest przewrotnik ostroklapowy. Spójrzcie na jego limonkowe, elektryzujące kwiaty. Kolejny mój faworyt na obwódki ścieżek w miejscach półcienistych i cienistych. Kwitnie od czerwca do połowy lipca, a jego kwiaty długo trzymają fason w wazonie. Właśnie u mnie przy murku ceglanym i fantastycznie komponuje się tutaj z różą Lovely Fairy oraz kocimiętką. To połączenie jest naprawdę super. Limonkowy przewrotnik i ciemnoróżowa, okrywowa róża Lovely Fairy. Kwintesencja ogrodu romantycznego. Jasnoróżowe pelargonie w ceglanych donicach są tu wisienką na torcie. Przewrotnik też świetnie komponuje się z hostami i kolorowymi żurawkami na tej cienistej skarpie. Jego jasne kwiaty rozjaśniają to ciemne miejsce. W moich filmach często będą pojawiać się nasze zwierzęta. Tu leży nasz senior Brego. Ma 12 lat. Zwierzęta są moimi cieniami w ogrodzie. Zarówno psy, jak i koty. Wszędzie za mną chodzą. Czwarta na liście jest pysznogłówka. Kolejny po kocimiętce wabik na zapylacze i motyle. Kwitnie od czerwca do lipca. Potem przycinam jej przekwitnięte kwiaty i wtedy produkuję kolejne. Nawet po przycięciu widać na niej kolor i nowe pączki. Ma ciekawy ziołowy zapach. To gwiazda, nasza kocica, a obok niej jeżówki. Kolejna bylina na mojej liście. Nie mogę się ich nachwalić. Bardzo długo kwitną, łatwo się rozsiewają i mają przeróżne kolory. No i kochają mnie pszczoły i motyle. Lubią zasobną glebę i regularne podlewanie. U mnie najlepiej czują się w półcieniu, na żyznych stanowiskach, obok róż i hortensji. Przy drewnianej ścieżce w towarzystwie brzóz są znacznie mniejsze i widać, że brakuje im wody oraz składników odżywczych. W tle nasz drugi pies, Bajka, a na pierwszym planie werbena patagońska. Jest to bylina, która może nie przetrwać w naszym klimacie ciężkich zim. U mnie od 3 lat nie ma z tym problemu, za to rozsiewa się na potęgę. Nadaje się na ubogie stanowiska i kocha słońce, a ją kochają zapylacze i motyle. Świetnie komponuje się z różami w chłodnych kolorach czy kocimiętkami, ale ja
najbardziej lubię łączyć ją z żółtymi kwiatami, takimi jak rudbeckie, które są ostatnią rośliną na mojej liście. I znów, kwitną długo, cały lipiec i sierpień i są łatwe w uprawie, choć nie lubią przesuszenia i zbyt ubogiej gleby. Przy sadzeniu dajmy im trochę obornika i kompostu. Odwdzięczą się pięknymi kwiatami. Jeśli wideo Ci się podobało, daj kciuka w górę. Będzie mi też bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, czekam na nie w komentarzach. A my widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!